Według Czarnka walka o prawa obywatelskie to bezrefleksyjne podejście do życia. Jeszcze takie wypowiedzi jak: skończymy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka. Dla mnie osobiście, Krzysztof Piotrowski, mogę się przedstawić, to już brzmi jak faszyzm. Na potrzeby wsparcia protestu, jaki dzisiaj, 21 czerwca o godzinie 18 odbywa się w Warszawie, odbędzie się w Warszawie, postanowiłem zrobić taki protest wsparcia w Kielcach. Na ten protest przygotowałem baner z napisem Edukacja Czarnka, z tym, że słowo edukacja zdeformowałem dwoma znakami, znakiem swastyki i znakiem krzyża. Swastyka znajdowała się w miejscu litery E, krzyż umieściłem między literą A i literą C. Baner po sporządzeniu protokołu, zabrała policja. Świadomie użyłem tego znaku i przygotowałem się do tego, sprawdziłem, jakie są rozporządzenia prawne. No więc rzeczywiście w artykule 256 kodeksu karnego, w paragrafie pierwszym i drugim jest mowa o tym, że swastyka jest znakiem zakazanym i propagowanie tego znaku równa się propagowaniu faszyzmu. Natomiast paragraf trzeci brzmi w ten sposób: nie popełnia przestępca przestępstwa sprawca czynu zabronionego, określonego w paragrafie drugim, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej. Więc jako artysta plastyk mam prawo wykonywać przedstawienia plastyczne, w których ten znak jest prawnie dozwolony. Prokurator, mam nadzieję, że doczyta się tego samego, czego ja się doczytałem, i odda mi baner, będzie prezentowany na kolejnej demonstracji. Dziękuję. Dziękuję.